Aby przygotować pyszną makrelę w aromatycznym sosie pomidorowym, potrzebujemy 0,5 kg wypatroszonej i oczyszczonej makreli, 1 puszkę pomidorów bez skórki, 1 czerwoną cebulę, łyżkę ostrej pasty chili, 2 ząbki czosnku, 3 łyżki masła, łyżkę oliwy, garść liści świeżej bazylii oraz przyprawy, 1 łyżkę czerwonej słodkiej papryki, 1 łyżkę mielonej kolendry, 0,5 łyżeczki czarnego pieprzu i sól. Miękkie masło mieszamy w miseczce z papryką, kolendrą i pieprzem. Oczyszczone i wypatroszone makrele nacinamy nożem na ukos, po czym smarujemy ryby przygotowaną mieszanką przypraw i masła na zewnątrz i wewnątrz. Całość układamy w naczyniu żaroodpornym i wkładamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika na 20-25 minut. Gdy ryba się piecze, przygotowujemy sos. Cebulę drobno siekamy i podsmażamy na rozgrzanej oliwie. Gdy zmięknie, dodajemy pomidory, zmiażdżone ząbki czosnku, pastę chili, odrobinę soli i świeżo zmielony czarny pieprz. Całość podgrzewamy na średnim ogniu około 5 minut, aby sos zgęstniał. Upieczone makrele przykrywamy sosem pomidorowym. Podajemy z grzankami i sałatą.